Jakub Madej dla MMA Rocks. Jesteśmy z Tomaszem Narkunem na gali Spartan Fight 9. Cześć Tomek. Witam wszystkich. No powiedz przede wszystkim, jak ci się tutaj podoba, pierwsze walki za nami. No jak ci się podoba? No bardzo fajnie. Zawodnicy nie szczędzą sobie ciosów. Walki na bardzo wysokim poziomie. Także jak na razie jest super. Powiedz tak naprawdę, co u ciebie? Walczyłeś ostatnio w maju, no i teraz nie jesteś na tej rozpisce w grudniu. Powiedz, kiedy cię być może zobaczymy następnym razem w klatce? No niestety musimy poczekać do przyszłego roku. Na początku 2018 zobaczycie mnie ponownie w klatce Federacji KSW. Zapowiadałeś na swoim Facebooku, na Twitterze, na swoich mediach społecznościowych, że są rozmowy na temat walki, jakiej w polskim MMA jeszcze nie było. Czy takie rozmowy będą w przyszłości, czy mógłbyś coś zdradzić na ten temat? Co to za rozmowy były? Tak, słuchajcie, ciągle są prowadzone takie rozmowy i tak jak powiedziałem wcześniej, informowałem, jeżeli będzie taka walka, znaczy jeżeli wszystko dopniemy, to będziecie wszyscy zadowoleni. Będzie takie show, że jeszcze takiego nie widzieliście. Ale to nie jest żaden freak fight. Nie bawię się w freak fighty. Jestem prawdziwym sportowcem i czekam tylko na prawdziwe wyzwania. No ludzie spekulowali na temat właśnie tego twojego ogłoszenia i tych rozmów, że to może być walka o pas kategorii ciężkiej. No coś innego, może zdradzisz jakieś szczegóły? Nie mówię tak, nie mówię nie. Na dzień dzisiejszy nie mogę nic więcej powiedzieć. Powiedziałeś, że zobaczymy cię na początku następnego roku w klatce, ale napisałeś też, że chciałbyś wystąpić być może w boksie. Co możesz powiedzieć na ten temat? No i czy są już jakieś rozmowy może prowadzone na ten temat? Tak, już jakieś rozmowy były prowadzone. Tak jak napisałem na fejsie, dawajcie boksera. Zobaczymy, na jakim poziomie jest polski boks. No i pierwsze nazwisko, jakie się pojawiło, to tak naprawdę Mateusz Masternak. Chciałbyś się z nim zmierzyć? A czemu nie? Dawaj, Masternak, robimy grubą walkę. Te ostatnie walki zawodników MMA w boksie, czy to Tomasza Drwala, Conora McGregora, pokazywały, że to jest tak naprawdę inny sport i ciężko zawodnikom MMA wejść w ten boks. Nie obawiasz się tego, że wchodząc właśnie z takim doświadczonym bokserem lub nawet z mniej doświadczonym, mógłbyś, no nie wiem, potencjalną porażkę ponieść, mieć jakieś problemy w tej walce? Ale co to, jakiś by był wstyd, jeżeli bym przegrał nawet z Masterniakiem, to i tak to by nie był wstyd. Albo jakimś innym takim dobrym bokserem. Ja po prostu lubię wyzwania, jeżeli będzie fajna oferta, jeżeli mój przeciwnik będzie godny, to na pewno podejmę rękawice. A to, czy wygram, czy przegram, no to już tylko zweryfikuję ring. Dobra, z mojej strony, chociaż nie, zapytam cię jeszcze, cały czas jesteś w treningu z tego, co widzę, właśnie na mediach społecznościowych. Nie odpuszczasz treningów i cały czas trenujesz. Gdyby pojawiła się jakaś opcja, to chcesz wskoczyć za kogoś, na przykład do jakiejś walki? No to ciężko powiedzieć na ten moment, ale kto wie, może Popek wyleci i z Oświęcimskim będę toczył walkę. Oczywiście żartuję, ale jeżeli taka możliwość będzie, to czemu nie? Jestem ciągle w treningu, jestem ciągle w gazie, jestem głodny walki, chcę toczyć jak najwięcej walk i tylko czekam na telefon. Jak coś, to dzwońcie. Wypada ktoś z dwójki Andrysza Rodriguez. Zgłaszasz się wtedy do walki? Dzwońcie i lecimy. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, pozdrowić, chwilę dla ciebie. Tak, oczywiście cały portal MMA Rocks. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam. Dzięki.